Zbieramy jęczmień, siejemy grykę i zbieramy to na nasiona, które sprzedajemy. Mamy dodatkowy dochód i nie tylko zresztą z tego gatunku. Zatem, jak to robić i jak w ogóle podejść do takiego podejścia w uprawach? Dwa plony główne w jednym roku. Dużo ludzi mówi: Tak, wiem, słyszałem, czytałem. Po roku ludzie są zniesmaczeni. mówią: No ale panie, no taki miał być plon, ale taki był. Kochani, diabeł w szczegółach, dlatego że gryka w tym wydaniu musi być tak, Według doświadczeń i to tutaj na Mazowszu, samych rolników, daje ten sam plon z hektara, co metoda siewu pasowego. Czy metoda siewnikiem standardowym, siania. Dbanie o plantację gryki powoduje, że to ma wyglądać tak. Przynajmniej tak, a nie tak jak to często bywa. Same kępy zboża, same kępy chwastów, to wszystko jeszcze zjedone przez szkodniki, ale rolnik mówi, panie, zasiałem. Nie. Tak wygląda gryka, to jest minimum, jakie musimy mieć w plonie głównym. To jest minimum. Do tego dążcie, jeżeli się zdecydujecie na taki pomysł. To jest to pierwszy zysk z hektara, który możecie szybko zmonetyzować. Czyli, mówiąc wprost, pierwsza kasa, która nam wpływa, która wam wpływa e, w aspekcie pożniwach, kiedy tak naprawdę... Mm, Możemy zapłacić za nawozy wzięte w żniwa, za nasiona, za chemię. Jak słucham rolników, którzy mają 100% rację, mówiąc: Pańciarku, 400 kg z hektara przy tych kosztach to jest naprawdę niezły pomysł. Uważam, żebyście wzięli do serca sobie taki pomysł. Jeżeli macie duże powierzchnie, zróbcie sobie 10% pola na próbę. Zobaczcie, jak to się sprawdzi. Ja opinię od rolników mam jasną. Mówią wprost: Czarek, jeżeli nie zbierzemy plonu głównego to po prostu traktujemy to jako fajny mulcz, traktujemy to jako fajna przykrywka na zimę pola. Nie tracimy za bardzo nic. Węgla w ziemi nam przybędzie, bo wiadomo, że biomasa, a więc wkładanie węgla do gleby. Będę jeszcze o tym mówił, ale dzisiaj proszę Was o jedno. Żebyście wzięli to do serca, żebyście się nad takim rozwiązaniem pojęćmieniu o zimę, zastanowili, żebyście zobaczyli, czy to jest u Was możliwe i żebyście zadawali pytania. Jesteś rolnikiem? Nieważne jak dużym, czy mniejszym, czy większym i masz problemy z zrobieniem planu nawozowego, z liczeniem nawozów, z dawkowaniem nawozów, od tego momentu możesz skorzystać z tego, co dla ciebie zbudowałem, z asystenta NPK. Nic bardziej prostszego. Zaznaczasz pole, zaznaczasz zasobności, jakie masz, ustalasz, co chcesz robić na tym polu, co ma ci urosnąć, jak ma ci urosnąć, a asystent policzy za ciebie nawozy, te, które ty sam wybierzesz. Masz zrobione to super dokładnie, super prawdziwie, super po prostu niezależnie. I jesteś pewny, że dajesz tak jak trzeba, nie mając do tego żadnej potrzebnej wiedzy.